to Seba. Cześć, Sebuś, jesteśmy z Jolą. Widziałyście się z Alą? Nie odbiera ode mnie telefonu. No, stoimy u niej pod domem właśnie. Powiedzcie jej, że dzwoniłem. Zresztą zobaczę się z nią na policji. Idę teraz złożyć zeznania, a Ala ma być zaraz po mnie. Dobrze, Sebuś, to trzymaj się tam na policji. I powiedzcie jej, że kompletnie beznadziejnie mi z tym, że ją w to wpakowałem. Czuję się jak ostatni gnój. Muszę kończyć. Na razie. A. Kurczę, jeśli nawet od Seby nie odbiera, to ja nie wiem, jak ona musi być załamana. Dobra, Mela, idziemy do niej. Chodź. Ala od nikogo nie odbiera telefonu. Jej mama jest przerażona. Spędziła nawet noc w mieszkaniu córki, ale nie zmrużyła oka. A w ogóle to jak Ala się czuje? Ja już nie wiem, jak ja mam z nią rozmawiać. Same zobaczcie. Cześć, Ala. Cześć, dziewczyny. Hana, jak ty się czujesz? Jola, proszę, nie mów takim zbolałym tonem i nie użalaj się. Wszystko jest okej. Gdzie są te notatki? Ala nie chce iść na komisariat. A musi złożyć te zeznania. Wczoraj tylko chwilę rozmawiała z policją. Ala, chyba powinnaś pójść. Ale idę na uczelnię, już postanowiłam. No ale przecież i tak cię to nie ominie i będziesz musiała złożyć te zeznania. Mam dzisiaj kolokwium i to jest dla mnie ważniejsze. Co, dziecko, ale ty nie możesz udawać, że nic się nie stało. A co mam robić? Siedzieć i użalać się nad sobą? Nie zgwałcili mnie, nie zabili. Wszystko jest okej. Chcę normalnie żyć i zapomnieć o tym, okej? Ala, ja cię znam. Nie zachowujesz się normalnie. Jesteś jeszcze w szoku. Wiesz, jak chcesz, to pójdziemy z tobą na policję. Zostaw mnie. Nie idę na policję, idę na uczelnię. Ale poczekaj, Ala. Dajcie mi spokój.